Nie pamiętasz, jak dostałeś kopa, tak? Witamy drucha. Aby Pan przyjął naszą modlitwę, dołączmy również nasze ofiary.
wielu krajach, takich jak również wielu krajów prawnych, nie spotkałam się z informacjami na temat działań niemieckich granicy. A wiem, że dokumentacja na ten temat powstała. Jedyne informacje, które udało się zebrać, to materiał szkoleniowy dla młodych chłopców z podchorążówki MZ-owskiej, który, proszę Państwa, był niezwykle intensywny, czasem nawet 12-godzinny. I obejmował, jak Państwo widzą, walki uliczne, walki o miejscowość. Były to wykłady, cyfry wskazują, jak długie. Rozpoznanie terenu, zasady ubezpieczenia, łączność, prowadzenie ognia, stanowisko CKM, barykady, przeszkody. Stąd to młodzi chłopcy uczyli się intensywnie języka niemieckiego, a także zachowania w polu walki, systemu kar itd. Prawdopodobnie ta, przyjmijmy na razie, 20-osobowa grupa przybyła do Gajówki Rabicz 9 kwietnia wieczorem. Tak wskazało wielu moich rozmówców, ponieważ 3/4 właściwie dzisiejszego wykładu opiera się na ponad 10-letniej trwających tyle były wywiadu z mieszkańcami Przysłowy i Obrowic. Ostatnie dane pozostały tydzień temu. Jan Morawski rano 9 kwietnia wybrał się na park, aby zebrać informacje o stacjonujących wojskach. W tym czasie na placu Kolberga odbywał się park tuż przed świątecznym, przed niedzielą palmową i tu spotkał swoich przyjaciół, jako wywodzący się z Przysłów, m.in. Józefusza Ślęzaka, którego pięć stron licząca relacja z tego spotkania znajduje się z archiwum państwowego w Rakowie. Józefusz Ślęzak wypytał Jana Morawskiego o to, czym się teraz zajmuje. Był wtedy agentem na Poczcie Polskiej, ale też opowiadał mu o oporach na Lubelszczyźnie, gdzie intensywnie działał po wejściu i po zlikwidowaniu oddziału OFA. Jednak już wtedy Ślęzak wspomniał, że rozmowa była trudna. Morawski nie przekazał wszystkich informacji. Już czuł, że będzie to ich ostatnie spotkanie. I tak się stało. Po zebraniu informacji Jan Morawski powrócił do oddziału w krajówce Rabicz. Podobnie dwóch innych partyzantów zostało wysłanych poza Przysłowa do jakiejś miejscowości, nie wiem, ale myśleć należy, że to bliskich. Kiedy wrócili zawiadowani o ilości wojsk niemieckich stacjonujących w miasteczku i okolicy, dowódca pozwolił wszystkim partyzantom na zajęcie się sprawami w strojach swoich służbowych i we wsi Grudek.
prawej stronie, gdzie znajduje się podziemny budynek pierwszy od lewej przymorza do posterunek żandarmerii o wsadzie od 5 do 7 żandarmów. A to budynek gminy. Parter zajmowały władze gminy, natomiast piętro panu Zemdzielanowi. To jeden z policjantów, Piotr Strzelecki, nie brał udziału w akcji. Żandarmi z przysłuchem zawiadamiają Warszawę w rejonach Polski. 26 lat. W ciągu niespełna godziny, jak wracają świadkowie, przysłuchę najpierw na placu Kolberga z ogromnym bliskim oko wjeżdża samochód z przepełnionym żandarmami. Podjeżdża pod kościół, wsiadają do samochodu żandarmów, przysłuchy i policjanci relatorów. I w tej ogromnej osadzie, przede wszystkim większej, liczebnej i z przewagą zbrojenia, ta grupa podjeżdża pod Gajówkę Radacz. Partyzanci nie mieli żadnych szans. Schronili się w Gajówce. Obok Gajówki znajdowała się piwnica, do której można było wejść na postrzeżenie i tam schronił się jeden z partyzantów oraz kobiety i dzieci przebywające z rodzin od siebie. Jednak ani Chyckiego, czyli Gajowego, ani też jego zięcia od siebie nie było już w Gajówce uciekli. Nie dysponuję fotografią wcześniejszego widoku Gajówki. Zrobiony z desek, częściowo otynkowany, z gondolowym dachem. Ten, który Państwo widzą, został postawiony po wojnie, po spaleniu tej oryginalnej Gajówki. Ze względu na ogromną przewagę liczebną, partyzanci strzelali, przede wszystkim brak widoczności, partyzanci strzelali na osie, głównie z broni ręcznej, kilku z nich posiadało broń maszynową. Jak później na miejsce przybyli mieszkańcy Przysłuchy, m.in. pan Kazimierz Ślęca, Eusebiusz Ślęca, zobaczyli, że właściwie żadna deska w tej Gajówce nie jest cała. Wszystkie były przestrzelone, na ziemi leżały ogromnej ilości desek. Partyzanci podjęli decyzję o jedynym sposobie ucieczki, tak uważali, aby szybko z Gajówki przebiec przez polana i wrócić do lasu. To była jedna szansa, którą widzieli na przeżycie. No niestety okazała się szansą bez szans. Wysał się Brudka, Brudek, wraz ze swoim towarzyszem Śledziem, wywlekli go z domu i na początku ulicy Targowej kazali Pietrasiekowi kopać dół. Śledź uciekł, Józef Woźniak strzelił, zabijając Jana Pietrasika. W pogrzebie Jana Pietrasika uczestniczył Tadeusz Jasiński, pracujący później po wojnie w kopalni i pamięta kazania działającego w konspiracji księcia Kaczmarskiego. Bardzo podniosło, mimo trudnego czasu wojny, trudnych ocen nawet z naszej dzisiejszej perspektywy. Kolejną osobą, która zginęła za 4 dni, 15 kwietnia, był Franciszek Pyszko, jeden z partyzantów dramatorów, którzy w tym stroju chłopskim dokonywali rozpoznania tajemnicy rady. Pyszkoła zginął na rogu ulicy Radomskiej, dróg warszawskiej i Placu Kolejowego. Jana Koseckiego, drugiego partyzanta, odnaleziono prawie po miesiącu, kiedy kąpał się, niczego nie spodziewając się, w opocznie, na błoniach i podeszli do niego partyzanci i w imieniu podziemia zakonali wyroku śmierci. Dwóch leśników, Gajowego Chyckiego i jego zięcia Jana Osinka, Niemcy wywieźli w czasie wojny w okolice Częstochowy. Tam też dopadły ich wyroki śmierci i zginęli z rąk partyzantów. Także oprócz tych 11 ofiar były kolejne
Warszawie zakończyło ten tragiczny okres dziejów kraju. Proszę Państwa, już w latach 70. powstała inicjatywa, aby upamiętnić te tragiczne wydarzenia, ale przede wszystkim 11 partyzantów, którzy podnieśli śmierć, próbując zawiązać komitet, który zająłby się budową pomnika lub obelisku. Jednak ze względu na przynależność oddziału, był to podkreślam oddział Narodowych Sił Zbrojnych, antykomunistyczny, wybitnie oddział, władze nawet te regionalne nie podjęły takiej inicjatywy. Dopiero w 1993 roku zawiązał się pierwszy komitet, następnie drugi i ostatecznie upamiętniono w 50. rocznicę tragedii Majów Cyrawicz, jedyna śmierć 11 partyzantów, którzy oddali swoje życie za Polskę. Bardzo dziękuję. Patrzyłem, jak ma to przyjdzie. Ale przeważnie idą takie małe. Za pochowanego tutaj Stanisława, za wszystkich zmarłych, którzy oddali życie w obronie naszej ojczyzny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. A światłość wieczysta niech nam świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. A może parę słów opowie któryś pan z Łanów na temat tego zdarzenia i jak zginął tutaj? To tak, to jest. To był żołnierz z Łanów Grodzieńskich. No skąd się w ogóle wzięli? I na pewno państwo, młodzież z historii wie, dobrze, że prawdziwa w końcu wychodzi ta historia. Tu dużo się znalazło żołnierzy w 1939 roku z Wileńszczyzny. Nie wiedzieli po prostu, że Ruscy nam wbiją nóż w plecy 17 września. I były te pułki, właśnie dużo było wojska z Kresów Wschodnich, tak? No i właśnie z Grodna tu był też część, no tacy, nieładnie mówiąc, niedobitki tych Ułanów. Tą grupę pułkownik Pełczyński, taką żołnierzy już sformował tu w lasach w okolicy Huty, tam niedaleko będziemy, w Piecyku, w środku lasu, tam na puszczy. No i mieli za zadanie, no po prostu się przebić w Góry Świętokrzyskie. No niestety, Niemcy też wywiad mieli, samoloty latały, patrolowały i część w Grudku, właśnie pod Grudzką Górą, będziemy niebawem, polana była i tam się myli, nie, to jeszcze Niemcy, zdając z opowieści mieszkańców Grudka, to mama stamtąd moja pochodzi, była panienką, panienką, dziewczynką. No i mówi, wywiesił jeszcze polską flagę, że to polski samolot, ale oficer wziął rornetkę, patrzy, krzyże ma, a on patrolował. No i co, doszli już Niemcy do Wisły, a tu właśnie takie te grupy tych żołnierzy jeszcze po tych lasach były. Te wioski leśne ich żywiły, bo wiecie państwo, dopóki było ciepło, to spali po lasach, a niestety przyszły przymrozki, no i spali, przychodzili na noc do tych wsi, typu Grudek, Zapniów, Eugeniów, Gąsiorów, tam z Huta, to spali. No i to tu wyjechał patrol, między innymi z tym Ułanem, w tej chwili to jest zarośnięte, to było pole, nie? To się nazywało księżaki, bo to po księdzu ludzie dostali, coś takiego jest historia. Ci biedniejsi. No i tu pole było, no i gdzie jest obecnie ulica Świętokrzyska, bo to stąd będzie, ja wiem, 1,5 kilometra ze Zwanny, może nie. Ci wyjechali na patrol, a Niemcy jechali tamtędy, samochód pancery, no i ta MK, no i zaczęli bić z RKM-ów do nich, no i jednego trafili właśnie tutaj, skonał z ran. No i zakopali go. Tu jest mogiła właśnie pusta, bo ten żołnierz był ekshumowany, już go tutaj nie ma, ale bardzo dobrze, że jest mogiła, jest. A może, bo jedna wersja, że jest ekshumowany. No i widzicie państwo, aż tu z Wileńszczyzny śmierć go spotkała, no i skonał. 65 lat temu równo, 12 kwietnia 52 roku, pseudo wspaniała władza komunistyczna zemściła się na tych mieszkańcach i w ogóle tu z Grudka wysiedlonych zostało 15 wsi z terenu do Lasów Przysuskich. Batalion Tygrys, Centaur Stokowskiego. I wszystkie te wioski musiały właśnie żywiły ich dobrowolnie, nie to, że pod bronią, bo no, płacili tym ludziom, bo nie poszedł mundurę na targ kupić do Przysuchy. Dotąd do tych drzew był lat, nie chłopcy, czyli że w Grudek, ale dotąd nas zaczyna się ten podejrze lasu.